Chcę Państwu powiedzieć, wracam do basenu. 28 podpisujemy akt notarialny. Otrzymaliśmy po, że tak powiem, po wielkich tam jeszcze rozmowach, takich, że tak powiem, upominania się o książki obiektu. No i już je w końcu posiadamy i będziemy chcieli właśnie rozpocząć, zlecać wycenę naprawy tego basenu i go remontować. Zakładam, że uda nam się to do 1 października i znowu, widzicie Państwo, 2,5 miliona plus 1,5 czy do 2 milionów, to jest 4,5 miliona. I znowu to się urodziło w przeciągu roku, nie? Bo to nie było zakładane w jakichś planach naszych długofalowych, że firma zbankrutuje i że my będziemy musieli ten basen przejąć. No i od razu pytacie Państwo, no jak tu można coś tam, chodniki budować, coś, taki basen, no będziemy musieli dodatkowo około 700 tysięcy do niego. Słuszna sprawa, ale basen jest potrzebny. I wiem, że jest potrzebny, tylko że, no mówię, my wiele zrobiliśmy, wie tłumo złożyliśmy w stronę przedsiębiorcy, że sprzedaliśmy działkę o wiele taniej, że żeśmy tak działali, aby mogła powstać Galeria Mazurska, tak działaliśmy, żeby pójść na rękę panu przedsiębiorcy, który obiecywał parkingi jakieś nadziemne, kino czy tam wszystko. I teraz wyszło kino, że się pozbierać z tego nie możemy, tak? No, także teraz również tam jest tak, znowu tak podzielone, że droga jest od ulicy Jana Pawła między Żabką a takim budynkiem naszym. Między budynkiem to jest nasza działka. Okazuje się, że bramę ktoś sobie postawił na naszej drodze. Na naszej drodze ten budynek. I ta droga jest właśnie dojazdowa do basenu, ponieważ ten wjazd, który jest tutaj do galerii, to jest własnością galerii, że właściciel może powiedzieć dziękujemy bardzo, ale my dojazd do basenu mamy z tej strony, ale objeżdżając basen, no niestety nie uwzględniono, żeby połączyć ten kawałek naszej tej drogi przy basenie, połączyć z drogą przed Platynium, jest taka od Wyszyńskiego, taki dojazd do tego, a później jak już się zaczyna Platynium, to już jest grunt prywatny i tędy właśnie jeżdżą w koło po tym stadionie. To po prostu z dniem drugiego, i tu już media informuje, chyba nawet będzie przesłana do wszystkich mediów informacja, że ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na to, że ten ruch wzmożony jest pieszych do stadionu, że przy tym rondzie jest nakaz skrętu w prawo, a nie na rondo. Tam po prostu jest, jak jeszcze by samochody jeździł w jedną, w drugą stronę, to zagraża bezpieczeństwu ludzi chodzących chodnikiem po tamtej stronie. I dlatego z dniem pierwszego tylko będzie ulica ślepa, dojazd do posesji, do tych czterech budynków i komunikacja wewnętrzna bez prawa zatrzymywania się pod obu stron. Także tak to... Od 1 kwietnia? Od 3 może powiedział. I to jest, panie burmistrzu, analogiczna sytuacja do tych uwag, jakie padały odnośnie wiaduktu. Tak jest. Żeby też umylić bezpieczeństwo i potrzeby mieszkańców. Tak, bezpieczeństwo nade wszystko i to wiadukt ma poprawić bezpieczeństwo